Bardzo proszę teraz pana profesora Jurkiewicza o zabranie głosu. Szanowni Państwo, sąsiedzi moi, najsympatyczniejsi na świecie, ja tu już mieszkam 35 lat. To jest moje miejsce na ziemi, które nie zamieniłbym za żadne inne. Poproszono mnie o sporządzenie czegoś, co się nazywa stanowiskiem w sprawie. Otóż ja taką opinię przygotowałem. Ma to tytuł Stanowisko w sprawie wpływu siłowni wiatrowych na zdrowie człowieka. Przekażę zaraz Państwu. Natomiast kilka słów komentarza do tego stanowiska. Otóż musimy zdać sobie sprawę, że człowiek współczesny, nasza cywilizacja, w której żyjemy, potrzebuje, musi używać, wytwarzać, musi mieć energię, musi. Słowo musi jest absolutnie jednoznaczne. Musi. Wobec tego, żeby tę energię zdobyć, musimy kilka etapów przejść. Człowiek musi najpierw wyznaczyć, zdobyć wiedzę na temat nośników energii. Musimy je zdefiniować. Gdzie jest energia? Tej energii dookoła jest dużo różnych rodzajów. Jak już zdefiniujemy nośnik energii, musimy się nauczyć wydobyć tą energię z tego nośnika. A potem musimy się nauczyć, jak z niej skorzystać. I czy chcemy, czy nie chcemy. Proces tworzenia energii jest w różnym stopniu, w zależności od rodzaju nośnika, użytych sposobów jej wydobywania i później wykorzystania, jest obarczony określonymi skutkami. I teraz te skutki wykorzystywania wytworzonej energii można podzielić na kilka grup. Pierwsze to są skutki wynikające z samej technologii. Przypomnę Państwu katastrofę w Zatoce Meksykańskiej. Przypomnę Państwu te wylewy, wszystkie ropy do morza, teraz elektrownia Fukushima. Można by tu się straszyć bez końca. Takie są skutki, mimo że bardzo się staramy, żeby tych skutków negatywnych nie było. Ale to są skutki samej technologii. Dalej jest cały dział, który obejmuje ekosystem, czyli wpływ tego, co my, że tak powiem, robimy, wytwarzamy, co działamy na ekosystem, na środowisko. Nie, w tym gronie chyba też nie trzeba tutaj tych przykładów mnożyć, jak może ten wpływ w postaci zatrucia, nie wiem, środowiska jakimś trującym gazem, zatrucia rzeki wylewaną ropą czy jakimiś chemikaliami. Tego znowu można mnożyć. Wpływ na środowisko. Następny, taki podstawowy, zupełnie dla nas wszystkich widzialny wpływ, to jest na krajobraz. Będzie o tym mowa. Wreszcie skutki społeczne tego działania, czyli jak nasze działanie odbija się na sytuacji nie tylko pojedynczego człowieka, ale i całych grup społecznych. No takim tutaj dobrym przykładem jest na przykład dramatyczny spadek ziemi w okolicy, w której są fermy wiatrakowe. Natychmiast, to można powiedzieć, że przy elektrowni, przy siłowni, natychmiast ta cała grupa społeczna, która znajduje się w pobliżu, spada w swojej socjalnej drabinie o ileś pięter, ponieważ nie można już tam ani zrobić sanatorium, ani turystycznej wioski, tam nie może być spływu kajakowego, nikt nie będzie budował sobie domku letniskowego. Krótko mówiąc, te społeczne
wpływy są ogromne, nieraz nieobliczalne zupełnie i mało dostrzegalne przez brak powiązania jednego z drugim. I wreszcie rzecz ostatnia, dla mnie najważniejsza jako dla lekarza. Ja jestem neurologiem, neurochirurgiem, który zajmuje się działaniem ośrodkowego układu nerwowego i wpływem czynników zewnętrznych na ten układ nerwowy, wpływem czynników, które powodują rozmaite patologie, choroby, schorzenia. Pozwólcie Państwo, że ja o tym będę mówił, dlatego że tu czuję się na miejscu. To jest moja kompetencja. O tych wszystkich innych czynnikach niewątpliwie tutaj dzisiaj usłyszymy od ludzi, którzy wiedzą na ten temat więcej ode mnie. Zatem mamy mówić o wpływie wiatraków. I nim przystąpię do samej rzeczy, to powiem Państwu, że to, co powiem, to jest tak samo oczywiste, jak to, że na przykład grypą można się zarazić. No, zgadzi, każdy rozsądny człowiek się z tym zgodzi. Albo że picie alkoholu powoduje marskość wątroby. Albo że choroby weneryczne rozwijają się drogą płciową. Że palenie papierosów powoduje raka. Otóż życie w pobliżu fermy wiatrakowej powoduje ciężkie, nieobliczalne, kolosalne skutki dla ośrodkowego układu nerwowego. I nie jest to wymysł uczonych albo nawiedzonych tylko. To są setki już w tej chwili, ja przyniosłem do dyspozycji Państwa literaturę na ten temat, to są setki opracowań najpoważniejszych ośrodków naukowych na całym świecie. Życie w pobliżu fermy wiatrakowej jest szkodliwe dla życia i zdrowia zamieszkujących tam ludzi. Bardzo szkodliwe. I teraz jest pytanie, jak bardzo i kiedy jest szkodliwe i jak to jest, że jest szkodliwe. Ano, jest to tak, że rzecz znowu zależy od tego, czy człowiek mieszka 600 metrów, 1500, 3000, czy nawet 8 kilometrów od fermy wiatrakowej. Cały szereg opracowań. Skutki negatywne są do 8 kilometrów kwadratowych, znaczy do 8 kilometrów od usadowienia tej najbliższej siłowni wiatrakowej. To są skutki, znaczy to są działania, które powodują bardzo poważną destrukcję przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego. Początkowo ta choroba rozwija się w ten sposób, że ludzie, którzy zamieszkują tę okolicę, stają się inni. Oni się stają agresywni albo depresyjni. Stosunki międzyludzkie bardzo się psują. Pojawiają się zaburzenia nastroju, płótliwość, zmęczenie. Ci ludzie zaczynają gorzej pracować. Zaczynają coraz mieć więcej zwolnień z pracy, więc są z tej pracy wyrzucani. Ta grupa społeczna zaczyna cierpieć na chorobę społeczną, tą chorobę wzajemnych relacji. Tego początkowo się nie widzi i podaje wątpliwość. Dokładnie tak samo było, proszę Państwa, jeszcze 20 lat temu z papierosami. Kto 20 lat temu, chcąc być poważnym człowiekiem, mówiłby, że palenie szkodzi? Dziadek żył 90 lat, 3 paczki palił i nic mu nie szkodziło. Panie, daj Pan spokój, ja sobie tu siedzę w kawiarni i palę, co Pan się tutaj czepia? Owszem, teraz już wiemy, że to jest kolosalnie szkodliwe.
A kto jeszcze 10 lat temu wiedział o biernych palaczach? Że wcale nie trzeba palić, żeby mieć ekspozycję na raka płuc, bo się jest w towarzystwie ludzi, którzy palą. A proszę Państwa, kto słyszał znowu jeszcze 10 lat temu o dzieciach, które się rodzą z wadami rozwojowymi albo o poronieniach u kobiet, które palą? Dziś już to wiemy. Dokładnie ta sama sytuacja jest, jeśli chodzi o wpływ wibracji, migotania i hałasu, bo to są trzy podstawowe elementy. Do tego, jak dojdzie się cała grupa infradźwięków, to mamy komplet. Ci ludzie, którzy żyją przez pierwsze 2 lata, są kompletnie, że tak powiem, to się potem nawet nazywa taki zespół udręczenia. Ludzi, którzy bez przerwy no nie mogą sobie miejsca znaleźć. Im huczy w głowie, huczy im w żołądku. To nie jest hałas, który można zamknąć przy pomocy zatyczek do uszu. Ja Państwu mogę tu zacytować. To jest hałas, który się wydziela gdzieś z podłogi, wchodzi do człowieka i nie można od tego uciec. Inaczej jeszcze mówią, to jest taki łoskot pędzącego pociągu, który nigdy nie nadjeżdża. Ten zespół nazywa się zespołem udręczenia wiatrakowego. I to jest przez pierwsze, powiedzmy, 2-3 lata takiego funkcjonowania. Później dochodzi do różnego typu alergii, zaburzeń w układzie krążenia. Nawet dochodzi do tego, że częstość zapadań na padaczkę jest wyraźnie procentowo, statystycznie większa w tej grupie ludności. W miarę, bo tu trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że ta wibracja powoduje, że chory zapada na wrzód żołądka. Bardzo częsta choroba u tych, w tej grupie, którzy tam żyją. Nie, on jest w stresie, ten człowiek. On nigdy nie jest zadowolony, wyspany, najedzony. On się nie chce bawić, tańczyć, bo mu to bez przerwy przeszkadza. Stąd, że tak powiem, rozmaite choroby, które się w miarę trwania rozwijają. Najgorsze to jest powyżej 5 lat zaburzenia czynności poznawczych, wyraźne osłabienie pamięci, aż do zaawansowanej demencji i choroby Parkinsona. Te wszystkie rzeczy są opisane, dokładnie podane, są, że tak powiem, normalną literaturą fachową. Osobnym problemem już z ostatnich lat, które no, zaczyna być coraz bardziej podnoszone, to jest problem wpływu siłowni wiatrowych na płody ludzkie u kobiet w ciąży, które w tej okolicy mieszkają. Otóż znowu zauważono, że procentowo rodzi się więcej dzieci z upośledzeniem, że częściej dochodzi do poronień, a te dzieci, które się już urodziły, gorzej się rozwijają. Te sprawy są niesłychanie poważne. Wymaga to oczywiście statystyki na dziesiątkach tysięcy sprawdzonych przypadków, ale to jest dokładnie, powtarzam ten przykład jeszcze raz, jak z papierosami. Nikt nie chciał uwierzyć, że to wywołuje raka, albo że można mieć kłopoty, bo ktoś przy mnie pali. Wiatrak, siłownia wiatrowa, tam gdzie żyją ludzie, w najbliższym otoczeniu, jest to absolutny powód do ciężkich schorzeń, przede wszystkim neurologicznych. Dodam jeszcze tylko, że coraz bardziej zaczynają się socjolodzy zajmować sprawą tej choroby wiatrakowej albo syndromem wiatrakowym z punktu widzenia społecznego. To, co Państwu mówiłem już przed chwilą, ten zanik, albo może nie tylko,
za nic, co zniekształcenie wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi w tych okolicach, gdzie te fermy funkcjonują. Jako taki przykład, który każdy jest bardzo dobre opracowanie, z 2010 roku Wind Turbine Syndrome, czyli syndrom turbiny wiatrowej. Tu jest wszystko napisane. Kto, co, jak. No proszę sobie wyobrazić narząd słuchu u 4-miesięcznego płodu ludzkiego, który jest narażony na dzień w dzień, noc w noc, na działanie z tego połączenia z hałasu, infradźwięków i wibracji. To nie może być bezkarne. I skutki są takie, o jakich mówię. Pozwolę sobie przekazać panu przewodniczącemu te materiały razem z podpisanym moim stanowiskiem. To jest tyle, co ja mogę powiedzieć jako lekarz. Mówię to z pełnym przekonaniem. Musimy produkować energię, ale na miłość boską nie można tej energii produkować tam, gdzie żyją ludzie, którym to szkodzi. Jeżeli mogłabym teraz poprosić jeszcze raz profesora Jurkiewicza, tak żeby Państwo, jeżeli Pan Profesor oczywiście wyraża na to zgodę, żeby w tej chwili Państwo mogli zadawać pytania, jeżeli temat, który przedstawiliśmy Państwu, w jakiś sposób poruszył i są jeszcze jakieś niewyjaśnione kwestie. Ja ze swojej strony chciałabym przede wszystkim prosić Pana Profesora o odpowiedź. Według Pana wiedzy, bo Pan wiedzę ma oczywiście ogromną, niekwestionowaną tutaj. Jakie są bezpieczne odległości dla zabudowań mieszkalnych od pojedynczej turbiny wiatrowej i jak to się ma w kwestii, jeżeli takich turbin ma powstać na przykład na odległości 1 km, a sami na przykład spotkać miejscowość Pilec czy Łazdoje, o takiej fermy 200-metrowej wysokości i 7 wiatraków 3. Odpowiedź nie jest łatwa, dlatego że nie ma jeszcze ustalonych norm. Przy czym z moich ostatnich rozmów, jak przygotowywałem się tutaj do przyjazdu i do wystąpienia przed Państwem, wskazuje wszystko, że Unia Europejska przygotowuje taką zalecenie, żeby ferma, znaczy najdalej wysunięty wiatrak z fermy nie był bliższy niż 3 km. Mowa jest o wiatrakach 2 MW. Jeżeli to są wiatraki więcej niż 2 MW, te odległości muszą być stosownie większe. Ja tu podawałem Państwu taką relację, że do 8 km odczuła się ujemne skutki. Natomiast to pytanie, które Pani zadała, jest wręcz, kto wie, czy nie najważniejsze. Dlaczego? Dlatego, że w ślad za wybudowaniem fermy wiatraków natychmiast idzie rozporządzenie o zakazie budowy na terenie fermy wiatrakowej. No wyobraźcie sobie Państwo tą sytuację, że wybudowano ten okres, który ta odległość jest powiedzmy 1000 metrów, już jest to zablokowane, za chwilę wyjdzie 3 km albo 5 km. To się robi w sensie inwestycyjnym, mieszkalnym pustynia, bo nie tylko, że nie ma żadnej wartości do sprzedania, ale tam nie można dla dziecka wybudować domu, bo się właśnie że nie można, bo na terenie fermy wiatrakowej nie wolno budować nowych, że tak powiem, domów mieszkalnych. Więc tu się kryje w tym zasadzka. Nie wiemy, jakie będą uregulowania międzynarodowe przyjęte w najbliższym czasie, ale w miarę narastania świadomości o szkodliwości działania siłowni wiatrowych, ta odległość się wydłuża. No i skutki Państwo łatwo możecie je przewidzieć. Jeszcze z Państwa.
Ja chciałbym zadać pytanie w imieniu mojej żony. Proszę. Ja się zajmuję alergiami, leczeniem chorób nowotworowych pod kątem żywieniowym, ale interesuje mnie kwestia możliwego wpływu na rozwój chorób nowotworowych, spowodowanego jakby obecnością tych elektrowni wiatrowych. Czy są jakieś badania, które w jakiś sposób opowiadają się na ten temat? Jaki jest pan profesora zdany? Z tego, co ja zebrałem z piśmiennictwa, pogląd na ten szkodliwy wpływ jest dwojaki. Jeden rodzaj wpływu jest bezpośredni. Drugi jest jak gdyby pośredni. I to, co panu mogę odpowiedzieć, to jest, jeżeli ktoś jest stale 24 godziny na dobę niezadowolony, zdenerwowany, niewyspany, zirytowany, nie może się skoncentrować, ma złe wyniki w pracy, kłóci się z żoną, pobił, że tak powiem, sąsiada i on żyje tak na co dzień. Wobec tego jego stopień odporności immunologicznej organizmu, który jest regulowany tymi wszystkimi endorfinami, musi się obniżyć. I wszystkie szkodliwe czynniki, które powodują choroby nowotworowe, zapalenia płuc, wrzody żołądka, nadciśnienie, to wszystko ma łatwiejszy dostęp do organizmu, które żyje w stresie. To jest ta teoria znana w medycynie od już kilkudziesięciu lat o życiu w stresie. Stres jest największym przeciwnikiem człowieka, bo nie pozwala mu żyć normalnie. Choroba wiatrakowa to jest przede wszystkim choroba stymulująca stres. Ja mogę państwu przeczytać tu kilka takich relacji ludzi, którzy żyją w pobliżu ferm wiatrakowych. Ciągłe migotanie nawet przy zaciągniętych zasłonach powoduje piekło. Hałas boli. Następne. Irytujący hałas farmy wiatrowej przy wietrze ze wschodu. Niemalże odczuwa go się tak silnie, jak się słyszy. Po dłuższym czasie doprowadza do szaleństwa. Głównie ze względu na swój charakter, a nie głośność. Nasze życie i dom zostały zniszczone. Trzeba to zobaczyć, żeby uwierzyć. Staliśmy się wybuchowi, zanikła umiejętność koncentracji. Zostałem zmuszony do sprzedania domu i ziemi po znacznie zaniżonej cenie. Miał to być dom, w którym spędzę emeryturę. Proszę bardzo. Odległość 1200 metrów. Hałas zmienił nasze życie. W ciągu 6 miesięcy przespaliśmy 60 nocy u swoich znajomych. W domu potrafimy przespać nie więcej niż 4 godziny. Lokalni agenci nieruchomości stwierdzili, że nasza posiadłość jest nie do sprzedania na rynku. Tutaj jest cytowany taki manifest ponad 100 profesorów z niemieckich wyższych uczelni. Piszą, coraz więcej ludzi opisuje swoje życie jako nieznośne, gdyż są wyeksponowani na akustyczne i optyczne efekty wywołane przez wiatraki. Istnieją raporty dotyczące ludzi zwalnianych z pracy z powodu choroby lub niezdolności do pracy. Pojawia się coraz więcej skarg dotyczących występowania takich symptomów jak nieregularność pulsu, stany lękowe i inne, które są efektami działania infradźwięku. To jest kilka stron takich cytowań. Ja nawet przed chwilą mówiłem i do państwa organizatorów i z panią redaktor. Na tym bardzo ważnym spotkaniu dzisiejszym ewidentnie brakuje ludzi, którzy tu już w Polsce mieszkają koło ferm wiatrakowych. To oni są najbardziej wiarygodni. Oni tu powinni wstać, być ludzie, opamiętajcie się, bo to was zniszczy tyle. Proszę. Ja na swoim serwisie
prawnie gminy Jelenie, bo to jest... No właśnie. Może bym do mikrofonu. Bardzo prosimy. Proszę Państwa, ja mam na sobie taki przykład. Wiatrak stoi od zabudowań 450 lat. Ja mieszkałem przez 52 lata w Suwałkach. Wiadomo, większe miasto, większy ruch. Ale tutaj to można porównać, tak jak pan profesor porównał, do jadącego pociągu. Ja to porównuję, jak ktoś był na lotnisku wojskowym i pod Poznaniem jest takie lotnisko, gdzie te F-16 nasze mówią. Tam samolot wystartuje i jest cisza. A tutaj ten samolot startuje przez 24 godziny. Są takie dni, a szczególnie wieczorem, jest różnica temperatur. I wtedy te wiatraki zaczynają kręcić. Bo jeszcze w dzień to jest trochę huku, człowiek czymś zajęty, to może tak nie odczuwa. Ale mam pytanie jeszcze do pana profesora. Czy są jakieś stwierdzenia, po ilu latach zamieszkiwania przy tym wiatraku są już jakieś odczuwalne skutki tej choroby? Przyjmuje się, że po 5 latach choroba jest rozwinięta. No to mam jeszcze 2 lata. Przeniosłem się na emeryturę pod wiatraki. Dziękuję. Ja myślę, proszę Państwa, że tego typu świadectwo jest naprawdę o wiele ważniejsze niż to, co ja Państwu powiedziałem. Dlatego, że wynika z doli, a właściwie z niedoli tych ludzi, którzy w którymś momencie albo z niewiedzy, albo z braku wyobraźni, albo zostali oszukani, którzy, że tak powiem, weszli w ten... No w ten status taki, no tyle. Proszę. Panie, czy dodano coś na temat wpływu mieszkania przy elektrowniach wiatrowych na osoby, które mają zastawkę albo rozrusznik serca oraz na osoby, które są po udarach, tak albo wylewach, czy coś się wpływu? To znaczy ja na tak szczegółowe pytanie nie potrafię odpowiedzieć, ale odpowiedź będzie zawsze podobna, że człowiek zdrowy, narażony na działanie wibracji, hałasu, infradźwięków i migotania przestaje bytować jako człowiek zdrowy. Natomiast człowiek, który już jest chory, który ma jakiekolwiek inne już organiczne patologie w sobie, w tym serca, żołądka, wątroby, powodów zupełnie oczywistych musi być 10 razy czy 100 razy, tego się nie da, bardziej narażony na sytuację niż człowiek zdrowy. Dlatego, że my się bronimy przed czynnikami patologicznymi, produkując ciała odpornościowe, produkując różnego rodzaju enzymy obronne, endorfiny, które nas chronią przed tym. Wiatrak powoduje, że tych endorfin produkujemy mniej albo wcale. Jesteśmy udręczeni. To jest ten zespół udręczenia. I dlatego człowiek chory, który jeszcze jest udręczony, jest podwójnie chory. Więc to jest ta odpowiedź. Po to są już dzieci i gdzie infradźwięki są to dźwięki poniżej 5 herców i występują, w ogóle występują w przyrodzie, występują przy wszelkiej właściwie działalności nie tylko ludzi, ale również przyrody. Natomiast stopień ich nasilenia w jednostce czasu i na jednostce powierzchni przy fermie wiatrakowej wzmaga się kilkusetkrotnie. I takie prześmiewki przez różnych ludzi, którzy nie wierzą w to, to mówi,
musimy zgasić radio, bo to produkuje infradźwięki, telewizor, broń Boże, jakieś tam głośną muzykę. Tak, prawda. Oprócz hałasu produkuje się te infradźwięki, ale które są zupełnie niesłyszalne, żeby tu była jasność. Ale jednocześnie tu trzeba policzyć, że przebywamy w środowisku tych infradźwięków w skali, do której człowiek jak gdyby został przystosowany. To jest nasze środowisko. No to jest dokładnie tak, jakby słuchać muzyki. I nagle w tym pokoju, w którym siedzimy, włączamy tą samą muzykę, tylko 100-watowym głośnikiem. Rozwala nam głowę. Gdyby to był głośnik emitujący infradźwięki, tak jak to robią, to jest dokładnie tak się dzieje. Czy nie można o jakichś badaniach naukowych prowadzonych w Polsce dotyczących szkodliwości medycznej? Tak. I czy wiele ośrodków jest prowadzonych? Już mówię. Poproszę. A, to mam nawet. To są badania 2009 roku, opracowane przez panią profesor doktor habilitowaną nauk medycznych Marię Podolak-Dawidziak, która jest członkiem Komitetu Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk. Profesor doktor habilitowany inżynier Janiak, członek Polskiej Akademii Nauk. Doktor inżynier Mateusz Gorczyca, doktor inżynier Andrzej Kozik, magister inżynier Januszkiewicz, magister inżynier Bartosz Tomeczko, to jest ten jeden raport tylko, którzy w 2009, tu jeszcze dwa nazwiska mi brakły, zrobili takie duże opracowanie na temat raportu, znaczy na temat wpływu ferm wiatrowych na środowisko i zamieszkujących te środowisko istot biologicznych. I tam jest również o zwierzętach, o ptakach, o rybach. Jeśli chodzi o obserwacje, polskie obserwacje dotyczące ferm wiatrowych, one są stosunkowo świeże, jeszcze niepełne. Dlatego, że po pierwsze zainteresowanie tym tematem jest w Polsce dość niewielkie. Ta lawina, ten walec taki, który do nas dociera z tymi, on dopiero tu zaczyna wkraczać. Wobec tego tak to trochę było z boku. Poza tym ta choroba rozwija się przewlekle i większość lekarzy, do których ten człowiek się uda, może nie skojarzyć tego z istnieniem jego bytowania w tym okresie, bo przychodzi i mówi, no boli mnie głowa, bo jest pewnie, no panie, masz pan nerwicę, czy dopiero jeżeli to czarno na białe, ten człowiek mówi, tak, mówi, to mi przeszkadza, ja wtedy, ale tych badań jeszcze jest niewiele. Dlatego ja przygotowałem bardzo taki obszerny tutaj wypis piśmiennictwa. Tam, gdzie te farmy są w dużych ilościach i od już no, 20 lat. To są Włochy, Dania, Hiszpania, Niemcy. Tak nawiasem mówiąc, z wszystkimi, z którymi rozmawiałem, się wszyscy cieszą, że teraz będą demontować już te wszystkie farmy, dlatego że nie wytrzymuje to wszystko tych formalnych opracowań, które się wprowadza. No, to tak. Czy miałby pan profesor pomysł na to, które ośrodki można by zainteresować, tych medyczne, żeby takie badania w Polsce... To znaczy, ja myślę, że można każdy poważny ośrodek uniwersytecki tym zainteresować, w sensie zgłoszenia przez społeczność daną lokalną problemu. Zawsze lepiej zrobić na drodze kontaktów osobistych. Proszę pana, już mówię, więc jeśli takie gremium jak tutaj
wystosuję list, ja chętnie wskażę, że tak powiem, ośrodki, ale właśnie do dowolnego ośrodka akademickiego. Na zasadzie, chcą nam wybudować fermy wiatraków. Proszę nam powiedzieć, jak to wygląda, co wy myślicie. To takich raportów czy wystąpień jak dzisiaj moje będziecie państwo mieli 50. Tylko to jest kwestia zwrócenia się do... Bo żaden poważny lekarz nie może poprzeć wybudowania fermy wiatrakowej w okolicy, gdzie mieszka, nie wiem, 1000 osób. No więc to jest niemożliwe. Dlatego można dyskutować na ten szczegół, czy 3 kilometry, czy pół kilometra, ale sama rzecz w sobie jest oczywiście, to bardzo szkodzi. No. Jest to nieszczęście. Trzeba budować tam, gdzie nie żyją ludzie. To jest to. Nawiasem mówiąc, tak między nami, jak tu jesteśmy, w cztery oczy oczywiście, proszę sobie wyobrazić, jaka musi być obłuda tych wszystkich, którzy na tym terenie propagują konkurs Mazury Cud Natury i jednocześnie, że tak powiem, popierają instalowanie ferm wiatrakowych. To się w żadnym wiatraku nie mieści. Wpływu mierzonego w odległości dokładnie 8,2 km. Natomiast to, o czym Pan mówi, to jest opracowanie sporządzone przez NATO i to nie tak dawniej, bo w ubiegłym roku, na temat nowej broni polegającej na emisji określonych właśnie ultrainfradźwięków z określonej odległości i określonej mocy. I pierwsze z tych wyników, no, zaczynają, oni mówią, że są pozytywne. To znaczy, ileś tam ludzi można zabić, że tak powiem, zwierząt przy odpowiedniej silnie wiązce tych infradźwięków, szczególnie bardzo to jest przydatne dla wojskowych, jeżeli to są kotliny górskie. To tam jest pełna masakra od razu, więc to tak wygląda. Wśród u nas w Polsce są stwierdzone przypadki występowania tego syndromu właśnie turbiny wiatrowej. Proszę Państwa, ja mieszkam w Warszawie i nawet jeśli są, to żaden z tych chorych ludzi nie trafi do mnie, do neurochirurga, do Warszawy, ale to znowu by trzeba się zainteresować, to jest łatwe napisać do znowu jednego, drugiego, trzeciego ośrodka, czy szczególnie w okolicach, gdzie te wiatraki już działają, to jest zachodniopomorskie, Wielkopolska, na Podkarpaciu zdaje się jest też ze dwa miejsca i się, tylko to jest wszystko jeszcze za wcześnie. To jest rząd tam 3-5 lat, a to tak naprawdę ci ludzie dopiero wiedzą, że są chorzy tak po 5 latach. Ale myślę, że to będzie napływać, bo to, no, to jest no, nie do... Nie do jest wiele firm, które już funkcjonuje i słuchając Pana, a też się domniemywa, że po prostu tam po prostu już chodzą ludzie i choroba jest w jakimś stanie zaawansowania. W związku z tym logiczne by było, żeby miejscowe na przykład władze
rozpoczęły prowadzenie monitoringu zdrowotnego lub też sprowadziło na teren objęty strefą działania wiatra jakichś specjalistów, którzy mogliby, powiedzmy, no, tym ludziom pomagać. I moja prośba do Pana jest taka, bo jestem laikiem w tym temacie, według Pana, jacy specjaliści powinni standardowo pracować, załóżmy, w takich środowiskach, gdzie jest dużo wiatraków, lub też jakiego typu monitoring musiałby być w takich miejscach prowadzony? To dobre pytanie jest. Jeśli się tak przyjrzeć tej chorobie wiatrakowej, to idąc od początku, powinien być zainteresowany tym genetyk i położnik. To jest pierwsza rzecz, dlatego że jeśli to tak źle działa, jak wszędzie mamy w literaturze na ludzi dorosłych, no to proszę sobie wyobrazić, jak to działa na organizm, który dopiero uczy się funkcjonować. I te mechanizmy przekazywane przez matkę i przez te rozradzające się komórki są zaburzone, więc wszystkie specjalności tutaj mogłyby mieć zastosowanie, ale tak naprawdę najbardziej to jest neurolog i psycholog, może nawet psychiatra, bo ci ludzie są inni, się robią kompletnie. Potem dochodzi ta choroba wynikająca ze stresu i u różnych ludzi to różnie przebiega. Albo są alergie, albo to są bez przerwy trwające zakażenia dróg oddechowych, albo to są wrzody żołądka, albo to jest choroba reumatyczna, co mnie najbardziej zdziwiło, jak to czytałem, ale no, tak jest. Więc to, co Państwo mówicie, to jest do zrobienia przez Was właśnie. No, jest to gremium, jest ta koalicja. Są ludzie, którzy żyją na tych terenach i oni się powinni po prostu w którymś momencie obudzić. My nie zgadzamy się z tym, proszę nas badać, leczyć, chronić, bo dalej nie. Więc to ja ze swej strony mogę obiecać Państwu kontakty z ośrodkami uniwersyteckimi, ale tu nie trzeba pośrednictwa, bo jeżeli Pan, który tutaj mieszka w taki, zwróci się do naprawdę pierwszego ośrodka akademickiego w zakresie neurologii albo psychologii i Pan powie, że Pan nie może żyć tam, bo to już to się, to jest temat jest rozpoczęty.